2 października wspominamy błogosławionego Ludwika Jakici, męczennika. O Ludwiku mamy niewiele informacji. Wiadomo o nim, że był chrześcijaninem, a jego żoną była Łucja. W ich małżeństwie urodziło się 2 synów. Kiedy Ludwik dowiedział się o tym, że 2 misjonarze w drodze na misję do Japonii zostali uwięzieni na statku, postanowił ich odbić, a do niego dołączyło się 2 chrześcijan. Ludwik kierował tą akcją. Niestety nie tylko nie wyzwolili misjonarzy, ale sami zostali aresztowani i uwięzieni. W czasie przesłuchań usiłowano uzyskać od niego informacje o misjonarzach i pozostałych członkach grupy, która chciała ich uwolnić. Ponieważ nie uległ namowom prześladowców, został skazany na śmierć. Ponadto zmuszono go, by był świadkiem śmierci swojej żony, synów i 2 przyjaciół. Ostatecznie Ludwik został stracony 2 października 1622 roku. Został beatyfikowany 7 lipca 1867 roku razem z jego żoną i synami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ludwik aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.